How you doing big time to Jiki, czyli Hippo Face Państwa. Dzisiaj wielki burger, coś niesamowitego a la Meksyk. Myślę, że będzie alright. Zaczynamy z przyprawami, proszę Państwa. Sam to robię, sam się tym bawię. Sól himalajska, pieprz, ziarna, papryka słodka mielona, kmin rzymski, tutaj Meksyk się kłania, czosnek granulowany wchodzi do gry i curry. Uwaga, bardzo ostra papryka, ciach. Chodzi mi o kolor, także dochodzi jeszcze czerwona, zwykła papryka słodka. Popatrzcie tylko, jaki wspaniały gwiezdny pył. Proszę Państwa, tak to jest, jak człowiek się spieszy. Muszę dodać teraz kilka ziaranek kolendry, fach. Wcześniejszy mój magiczny pył wsypuję tutaj. I tą przyprawę zrobioną daję do słoika. To jest około 250 gram wołowego mielonego mięsa. Biorę pół z tego i wkładamy do naszego pierścienia. Jest ok. Proszę Państwa, rzecz niezwykła. Dwa plasterki sera cheddar. Teraz lecimy ostro. Kilka jalapeno, takie konserwowe. Cudowny smak. Następnie znowu dwa plasterki sera i dwa. Jest? Teraz tak, to tutaj zawijam pięknie. Odwracamy w ten sposób. Jest bosko. Robimy szybki sos. Tutaj już jest jeden ząbek polskiego super rozgniecionego czosnku. Dodaję mayo. Kilka listków mięty świeżej. Sok cytryny. Trochę pieprzu. Oj, hopsan, co my tutaj mamy? Pan browarek, pan hamburgerek. Proszę Państwa, tak pięknie ułożony, zaklepany boski, a w środku niespodzianka, zapraszam. Olej. Ta wspaniała buła, którą teraz podgrzewam, została zrobiona przez mojego dobrego przyjaciela Tomasza R. Człowieka, który zna się na gotowaniu, powiedział: Dziki, czyli błagam, zrób moją bułę razem z twoim hamburgerem. Tak to cudownie wygląda, big time. Trochę sałaty, taki old school. Dwa plastry cudownego pomidora. Boczuś. Jego oczywiście znacie mnie przecież, nie może zabraknąć. Wchodzi hamburger, Alunia, weź go sfilmuj, pokaż ludziom, o co tutaj chodzi. Wspaniały tak zwany sear, czyli przypalenie w środku serą, powoli zaczyna się wynurzać, ale nie do końca. Kładziemy, żeby tylko trafić, proszę Państwa. Jest dobrze. O, ale piękny. Odrobina octu balsamicznego. Trochę sosu na kapelusz i zamykamy. Próbujemy.